cause we're brothers first. Cause we're peeping through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Są problemy, nie powiem, że nie. No inaczej ten dzień, doczekałem się i ja. Już rzepaki u nas wszystkie położone, tylko mój został praktycznie. No to walimy i mój. Ja jestem przygotowany, białe skarpetki są. Jak wywiążę się z kontraktu, skakuję to na główkę. Jeden kombajn przyjechał, bo niestety pszenica za mokra, ale jeszcze dzisiaj będę obserwował. Pojadę w trakcie zrobić ten próbę wilgotności. Nawet jeżeli będzie 15%, to kosze. Powalimy to wszystko, ile się da. Jeszcze jutro jest dzień. Pochmurny, co prawda bez deszczu, ale dzień do koszenia. Tak więc wchodzimy w rzepak. 9 hektarów w jednym kawałku, prostokąt, kilometr, długie pole. 3 godziny obstawiam, że będzie położone. Zaczniemy za jakąś godzinę pewnie i ja w tym czasie polecę na Teksas, bo Teksas jest spalony przez słońce na tym piachu dużo wcześniej. Myślę, że Teksas byłby do koszenia na pewno bardziej niż pszenica, a chciałbym jak najwięcej skosić, jak się da. Także zaczynamy. Można zaczynać. Header mamy tam. No i właśnie pierwsze metry ruszyły. Na razie kombajnu nie zapchało, tak więc zobaczymy, co będzie. Kurzy się, sąsiad też tam lata New Hollandem przez miedzę, tak więc strachu nie ma raczej. Białych łuszczyn obsypanych nie widać. Łodygi zielone. A zaraz będzie jakieś pierwsze informacje, co z tego leci. Chociaż nie wygląda źle. A pokazuje jakiś przepływowy taki ten? Plony? Plon? No nie. Na przyczepie będziemy ważyć, dopiero będzie wiadomo. No trochę leci zielonego. No też ze ścieżki łapiemy. Powiem wam teraz, jak wyszedłem tutaj na ten balkonik, czuć wilgoć, a jeszcze nie mierzyliśmy wilgoci tutaj sianem. Obawiam się, bo sporo też zielonego leci gdzieś tam, nie? A musimy przelecieć w tą i z powrotem, żeby zmierzyć wilgotność. Pole ma kilometr długości. Za nami jedzie przełomowcza. Nie, tylko wjechała w ślad. Zakontaktowałem 25 ton z 11 hektarów.
Zobaczymy, jak wyjdzie. Po pierwszym wysypaniu już będę wiedział, bo tutaj komputer nie pokazuje, a przeładowcza ma wagę. Pokażę, ile skosiliśmy, wsypiemy, ile jest ton i będę mniej więcej wiedział średnią pierwszą z tego pola. Dobra, przejechaliśmy nad skołą, będziemy sypać. Ja wyskoczę. Przejechaliśmy, header ma 6 metrów. Kilometr pole, czyli w jedną stronę 60 tarów, w drugą stronę 60 tarów i poprzeczniaki, czyli tak między hektar 30, może hektar 50 nawet w maksymalnych tych, ale nie mamy tam przepływu wagi takiego momentowego. Zaraz na przeładowczej zobaczymy, co się dzieje. Ale wilgoć czuć, nie? Dobra, oni walą w locie. Będzie więcej, no trzeba założyć minimum 1,5 hektara. Ze względu na to, że teraz jeszcze to kasza. Szkoda, bo nie będzie to taki wymiar mocno zbliżony do rzeczywistego, ale już taki oględnie coś będzie można wywnioskować. On, rozumiem, wróci, bo będzie musieli zmierzyć wilgotność. No nie wiem, czuć, jak się kosi teraz, to kurczę, bo to jest jeszcze sporo jakiegoś tego zielonego leci. Te łodygi? Może wyżej kosić trzeba, ale to też za wysoko. Nie można, bo się opuszcza uszczyny. ...13% wilgotności. Dużo zielonego jest. Zielone łodygi, wysoko trzeba kosić, bo nisko jest uszczyna. Jedziemy teraz trochę na innych parametrach. Może ciut wyżej, bo teraz łapaliśmy się i ścieżkę, i miedzę. Zobaczymy środkiem, jedziemy 100 metrów, z klatki pobierzemy próbę, coś się zmieni na lepsze. Bardzo zielona łodyga jest. Ta zielona łodyga jest wysoko. Pobieramy jeszcze próbę po 100 metrach. Dziesięć i sześć. No to dużo pomogło, można odczekać. Na przyczepie jest 3,940, czyli z 1,5 hektara, zakładając 4 tony. Czyli kontrakt załapie, ale rewelacji nie ma. Jedziemy właśnie na Texas. Teraz wyszło nam 10, trochę przeszło, odczekalibyśmy 2-3-4 godziny i za ten czas można byłoby robić Texas, jak jest suchy. Jedziemy z wilgotnościomierzem, rękoma będziemy kłosy rwać. Trochę to podniesie wilgotność, to prawda, ale jakiś pogląd będziemy mieli. To w ten czas mógłby być kładziony Texas. Jeszcze tutaj byśmy wrócili dzisiaj. Tutaj myślę 2 godziny i ten procent spadnie, który jest za dużo. Texas? Mało. Mało? Mało. Skrobiemy jeszcze. Ale czuć pod ręką, słoma jest wilgotna nawet, no. Tak 16,7 z dręki.
Jakie to decyzje podjąć teraz? Idę pomału pod kombajn. Mamy w pół do pierwszej w tej chwili. Przerwy już około, no przeszła godzina. Nie mam jaj, żeby pojechać w ten Texas kosić 16 z czymś, no niby dmuchane było przez nas, niby w rękach kłosy kręcone, ale po słomie widać, że ona jest jeszcze, ona się nie kruszy, ona gdzieś wilgoć też odda, czyli można nawet założyć, że przez kombajn przechodząc będzie to samo. A chodzi o to, że pogodę mamy dzisiaj ładną. Jutro będzie niby bez deszczu, ale już pochmurnie, już nie będzie dosychać. No i kwestia jest dla mnie najważniejsza, bo od środy już walą deszcze przez cały tydzień, że pierwsze jakieś gwiazdy będzie można dopiero przeprowadzić po 10 sierpnia. Dla rzepaku to już byłoby zabójcze, tak więc decyzja podjęta jest taka, że przeczekujemy chwilę, bo już tam 10% wyszło po ustawieniu inaczej parametrów, bo też od miedzy łapaliśmy trochę zielonego. Także tutaj to jest trochę przekłamane. Będziemy próbować ten procent zbić na 9. Ruszamy i tak będziemy kosić, żeby ten rzepak wyszedł z tego pola już. Cholerę. Ewentualnie jakieś decyzje będą później, bo tutaj mamy jeszcze 2 godziny koszenia, może 2,5 i tam 2 hektary, no to godzina. Może jeszcze wtedy będzie można wjechać w Texas połowicznie. Bo to jest w sumie gdzieś tam po drodze, tylko że już będę musiał wtedy ewentualnie, gdyby nie wyszło procentowo, z przyczepu jechać i odebrać to, co na kosze, a jest przymokre. No ale bo to jest po drodze, chłopaki by mieli do domu, nie? To można byłoby Texas jakby dzisiaj go strzelić z połowę, jutro drugą część, gdyby się dało go i gdyby on też chciał przesnąć jeszcze przez dzisiaj, nie? Tak na razie sobie wolno myślę, ale najważniejsze to, żeby tego rzepaku tutaj nie było, żebym ja się na niego patrzeć nie musiał. W ścieżce, to jest ścieżka. No i widać rzeczywiście, odkryło się, że o, w ścieżce on jest jakiś mocno zielonkawy. Tutaj na tym to nie, ale znowu z góry jego dotknąć i on się otwiera. Może trzeba było desykować, żeby to było dobrze. Tam sąsiad jak zaczął z rana przez miedzę, to zapierdziela w to i z powrotem i kosi. Ja nie wiem, jaką ma wilgotność, ale nie kuca i jedzie dalej. To też nie jest tak, że, bo to wiecie, no, za procent wilgotności w górę jest potrącenie. To nie jest kara, to jest wyrównanie, bo procent wilgotności to jest też zwiększa masę, tak? Tego rzepaku. I to praktycznie wychodzi, może wychodzi trochę gorzej, ale też nie jest tak źle, żeby tutaj dramatyzować. Poza tym, gdy ja rzepak zostawię przez deszcze, może być dużo mniej przy następnym wjeździe. Poza tym ja w niedzielę muszę wyjeżdżać do Niemiec. Jak nie wyjadę, a zostanę, to nie zarobię w Niemczech, bo tutaj się bałem, kurwa, stracić 800 zł na jakimś potrąceniu, nie? A tam załóżmy zarobię 5000. No to też trzeba przekalkulować, co jest istotniejsze w tej chwili. Decyzja zapada taka, że kosimy wilgotnie. Jedziemy. Zostało kiwnięte głową i lecimy. Tam już ciężarówka czeka. Tu znowu ta... Zobaczymy, co się dzieje z wilgocią i z masą. Pierwsze idę, zobaczę. Ile ton? Jest teraz 6 i rośnie. Rośnie, jeszcze rośnie. Nie bój się. Chodź do tatusia. Sześć.
I jeszcze leci, rośnie, jest siódemeczka z przodu. Kurwa mać. Nie wytrzymię tego ciśnienia zaraz, no. Kamerka, wszystko już przestaje sypać. 7400. A ile było? 4 bez 60 kilo. To jest 3,5. Nie, 3400, tak? Dosypane. 3500 prawie. Szlak by to trafił, kurwa. Są problemy, nie powiem, że nie. Było 9 już teraz. Kosi tam dalej, ja jadę zobaczyć. Nazbieram owsa. Zmierzymy wilgotność owsa. Co tam mu się klaruje. Najwyżej jeszcze... może owiec się da radę szastać dzisiaj. Ale wątpię. Nie wiem jak to jest, czy to owiec dochodzi wcześniej, czy to dochodzi przężyto, żyto wcześniej. O masz kurwa. On już samo wraca, zaraz będzie sypał, bo to jest tutaj blisko kurwa. Ja muszę nazbierać tylko badziewia. No powiem wam, owiec się szybciej muci, tylko to teraz trzeba będzie ładnie przewiać. Przedmuchać sobie, nie? Z bawełnianą taką kurwa tą. Jedziemy, bo on tam zawija, zaraz jeszcze będziemy widzieć co wysypie. Gdzie to schować? Do schowka. Chowa się do schowka, co ty kurwa, nie wiesz? Nie jest lekko. Dziesięć 300 mamy na przyczepie w tej chwili i wsypujemy to na naczepę. Po całej podłodze chcemy rozsypać, może jeszcze troszkę odda tej wilgotności, bo teraz już było 9. Jeszcze stanęliśmy, żeby nie wyjść na to, że 16 my skończymy z mokrym rzepakiem, a można było poczekać, tak? Czekamy. Czekamy teraz już tak, żeby kosić już poniżej 9. Wymiesza się jedno z drugim. Tutaj trochę może odda z podłogi takiej wilgoci. I jakoś to będzie. Pół pola mamy skoszone, czy nie? Chyba nie. Tu jest 3 przejazdy i tu ze 4. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. A, dobra informacja, owiec ma 10%. Także dzisiaj owiec jeszcze kosimy. Tylko ciekawe, czy ja z przyczepami się wyrobię. Mam 2 przyczepy do dyspozycji i ewentualnie, gdyby była taka sytuacja, że rzepaku wyjdzie więcej jak 25, to mi kierowca nie weźmie, będę musiał zostawić. Czyli jedna przyczepa. Ale mam 20 big bagów, no to jeszcze tym można nadrobić. Przemiesza
odczekamy i działamy. Ja muszę jechać w takim razie na podwórko, szykować przyczepy, podpinać forsz, odpiąć opryskiwacz, a może forsz nie odpali, to będą jaja jeszcze. To Władek odpali. A teraz chwilowo przerywamy nadawanie, aby zapowiedzieć taki oto piękny sprzęt do sprzedania. I to nie żart. 3500 piękna Stiga. Kosiareczka bardzo świeża, sprawna w 100%. Oczywiście tutaj to już tylko siadać, jechać, kosić, cieszyć się życiem. I jeszcze jedną wam rzecz pokażę. Ale to już jest pięknota. Kto ma wiedzieć, ten wie. O, tak, kurwa. W to mi graj. IS-49 w stanie oryginalnym. Co prawda oprócz lakieru, ale my już tutaj go wyciągniemy, wyprowadzimy z dokumentami do rejestracji. Kto ma wiedzieć, ten się zna, kto się zna, ten wie, że motocykl jest piękny. Ale to tylko dla takich świrowatych pasjonatów jak ja. Może nawet nie pasjonatem nie jestem, ale zwariowany na pewno na takim punkcie. Może i ten Texas by jeszcze doszedł. W tej chwili mamy 14. No i jest słoneczko. Niewykluczone wcale jest to. Zaraz sprawdzimy, czy mamy czym podjeżdżać. Trzeba forsza odpalić. Trzeba zdjąć mu najpierw perełkę z komina. Trzeba będzie zaczep założyć. Aż to gorąco. Forsz to jest forsz, kurwa. Dobra. Kurczę, te żniwa miały być potężne. No wyszło na to, że są okrutne. Kurwa, jak ja się zmachałem, tam nie było dostępu, żeby podjechać, bo ten stawik mój przeszkadzał forsz długich. No ale mam ją. Trzeba będzie jeszcze przemieść. Wejść i przemieść. I ogólnie można sypać. Tu spięte koła napompowane. Elegancko tego. Jedziemy pod kombajn. Z powrotem. Pole skończone, zaraz będzie jasne, co tutaj się, kurczę, udało ukosić. 10300 mamy na ciężarówce. Ups. I tutaj 10 już jest. Dziesięć z 80. Koniec. 12, 20 ton, 2400 niecałe. 20 ton, 400. Zaraz zobaczę, jaka to średnia wychodzi. Nie wiem, coś mi się rozłączyło. W którym momencie, nie pamiętam, gdzieś pewnie palcem nacisnąłem. Jest 4740, a 4600 wystarczyłoby na zamknięcie kontraktu, czyli udało się. Jedziemy na obie spróbować i pewnie jeszcze zrobimy przężyta na Teksasie.